Kolejna lekcja pod tytułem opanowanie grania dwóch strun. Już parę takich pytań miałem od Was. Jak to zrobić, czy jak się nauczyć najlepiej grać na dwóch strunach? Jest to problem złożony przynajmniej z dwóch części. Pierwsza część to jest problem schodzenia z jednej struny na drugą, czyli jeśli gramy na cienkiej strunie i przechodzimy na grubą, to wtedy moment schodzenia z jednej na drugą jest tym momentem takim, można powiedzieć, takim newralgicznym, ponieważ tutaj musimy przełożyć piórko, musimy zmienić palce i to jest dla początkujących dosyć skomplikowana sprawa. A druga rzecz, która się tyczy grania na dwóch strunach, to jest ten moment, w którym uderzamy dwie struny naraz. To jest też dosyć istotne i trudne na początku. Takie zauważyłem po wielu uczniach, że właśnie te riffy, takie te kwinty czy kwarty, te generalnie riffy, które gramy w różnych takich utworach właśnie rockowych, metalowych czy nie tylko, one są generalnie właśnie, składają się z trzech dźwięków lub z dwóch dźwięków. No i teraz zaczniemy od tych dwudźwiękowych riffów, jak to robić. Tutaj spróbuję Wam to wyjaśnić, jak mniej więcej to opanować, jakie ćwiczenia można by tutaj zastosować. Dobra, teraz zaczniemy się bawić. Pierwszy ten temat, o którym mówiłem, czyli przechodzenie z jednej strony na drugą przy graniu solówek. Na przykład takim przykładem, dobrze powiedziane, jest granie takich krótkich trzydźwiękowych melodii, na przykład na strunie drugiej i pierwszej. Czyli mamy, gramy pierwszy, drugi, czwarty palec na najcieńszej, o, na przykład na najcieńszej, 1, 2, 4. No i tutaj mamy właśnie w tym momencie, gram tu i przechodzę z tej struny cieńszej na grubszą. Główną zasadą, jaką się musimy kierować, to jest naprzemienne kostkowanie. Tutaj to jest taka podstawa, bez której właściwie ciężko cokolwiek zagrać. Czyli na przykład gram pierwszy dźwięk, generalnie zwykle gram z góry. Czyli z góry, do góry, z góry. Z góry, do góry, z góry, do góry, z góry, do góry. Czyli widzicie, to jest taka zasada, że właśnie gramy te dźwięki naprzemiennie. I gdybym na przykład uderzał tylko do góry, nie mógłbym nabrać większej szybkości, gdybym uderzał tylko do góry. Tak samo jeśli bym tylko w dół uderzał, to byłoby bardzo trudno. Teraz takie ćwiczenia, które by kolejne, bo to można powiedzieć, że takie jest trochę może niezwiązane z tematem, nie wiem, przeskakiwanie. Ważne ćwiczenie byłoby, włączę tylko klinę. Teraz ćwiczenie, które warto byłoby może zacząć od początku, to byłoby takie ćwiczenie, gdzie gramy na jednej strunie jeden dźwięk. Tutaj widzicie, skupiamy się na tym elemencie, który najbardziej, największą nam sprawia trudność, czyli po prostu przeskakiwanie, ten moment przeskakiwania piórka i tej ręki z jednej strony na drugą. To można robić to na dowolnym progu, można w ogóle zacząć od nie wiem, pierwszego progu i sobie grać pierwszy palc. Cholera. Kurde, nie umiem.
każdy palec sobie przerobiłem, czyli każdy palec ćwiczymy właśnie w ten sposób, żeby przeskakiwać, żeby uczyć się nim przeskakiwać. To może tak trochę wygląda nieprofesjonalnie, to jak gram jednym palcem w ten sposób, ale tu jest właśnie skupienie się na tej najtrudniejszej rzeczy, która jest poruszana w tej lekcji. To właściwie spróbujcie sobie po prostu zrobić tak jak pokazuję, tutaj więcej wyjaśnień nie potrzeba, no jedynie... Właśnie takie trenowanie, no tutaj można też dużo różnych schematów ćwiczeń. Możemy zrobić równie dobrze, że każdy palec na innym progu, czyli na przykład zaczynamy powiedzmy od tam najgrubszej struny pierwszym palcem i następnym palcem już na progu następnym i na strunie cieńszej. To już jest początek grania arpeggiów, o których będzie kiedy indziej. Jednak tutaj jest właśnie ten też schemat, każdy palec już schodzi sobie, zajmuje każdą ze strun. Każdy palec ma swoją strunę. I tutaj można właśnie robić... Też dobre to zastosowanie, ponieważ tutaj zmieniamy sobie piórki, musimy sobie latać po strunach tu zmieniać, musimy się skupić na tym ruchu piórka. No i musimy się też myśleć o tym, że każdy palec ma już inną strunę i każdy sobie zmienia tą strunę. Tutaj jeszcze wracając do samej pracy piórkiem. To musicie po prostu sobie wyrobić taki nawyk. Nawyk właśnie przeskakiwania, tutaj akurat ciężko jakieś może konkretne wskazówki. Po prostu najważniejsze wiedzieć, żeby nie przeskakiwać za bardzo tym piórkiem, bo dużo osób na początku macha w ogóle po wszystkich strunach. Zrobić sobie coś takiego, żeby to piórko przeskakiwało, jak najmniejszy ruch robiło. Żeby można powiedzieć, wyobraźcie sobie, jak mamy magnesy, prawda? Dwa magnesy, które się przyciągają. No i teraz zrobić coś takiego, że jeden magnes to jest jakby ta struna, a drugą częścią magnesu to jest piórko. I spróbować tak trzymać to piórko, tak jak magnesy się przyciągają. Czyli po prostu cały czas jakby było przyciągane do tej struny. Jak najbliżej, żeby nie było żadnej takiej mocniejszego posunięcia, tylko tak jakby, żeby cały czas to piórko się trzymało drugiego magnesu. Tak sobie wyobrazić, żeby piórko się przygraja nam cały czas do struny i... Po prostu ona się przyklejała. To jest, myślę, że to jest chyba najbardziej takie realistyczne i takie obrazowe wytłumaczenie tego, co ma się z tym piórkiem robić. I tutaj generalnie, no jeśli gramy na przesterze, to oczywiście tłumimy. Jeśli mamy jakiś klin, to sobie nie trzeba tłumić. W każdym razie, żeby to piórko się przyklejało. No, niech będzie naklejowane, że tak można powiedzieć. Druga teraz część tej, można powiedzieć, takiej lekcji, to jest granie dwóch strun naraz. Naturalnie, jeśli coś było niezrozumiałe, albo źle wyjaśnione, albo jakoś nie do końca to było tak rozjaśnione, to piszcie tam, róbcie hałas, róbcie szum. Skupię się na tych właśnie dwudźwiękowych, zawsze będę łapać te dwa dźwięki. Na przykład mamy... We'll be right back.
był właśnie taki przykładowy, zupełnie z dupska wyciągnięty motyw. I tutaj były właśnie różne rodzaje tego uderzenia dwóch strun. Bo jeden rodzaj uderzenia w te dwie struny to jest taki riff, gdzie uderzamy w dwie struny równocześnie. Na przykład złapcie sobie 3-5-5. Uderzamy tylko w te dwie struny. Tu musi być ruch na tyle taki krótki, żeby te dźwięki równocześnie zabrzmiały. Nie coś takiego. No to wtedy ten dźwięk się rozbija i to tak brzmi to beznadziejnie. Musicie sobie po prostu zrobić taki nawyk. Też coś takiego, jak poprzednio mówiłem, tego przyklejenia się piórka, tylko że już ono musi się rozejść na te dwie struny. Generalnie jeśli sobie nawet tu przybliżymy to uderzenie kostką. Troszkę mi bramka źle się tutaj działa. Taki właśnie ruch, żeby to pióreczko było tak ładnie, tak miziało. I tutaj ten ruch oczywiście jest obie struny uderzamy w dół, no bo tu właściwie nie ma innej możliwości, żeby to grać. Prawda? Tak, teraz jest drugi sposób, który to już zacząłem grać i wcześniej też grałem. To jest, jak to się mówi, granie riffów podpartych nutą pedałową, nie mylić w ogóle z jakimiś takimi dziwnymi skojarzeniami, ani o pedałach rowerowych. Chodzi o to, że jedna nuta z tych, jeden dźwięk z tego riffu, który trzymamy, jest takim dźwiękiem, który możemy uderzać, można powiedzieć, gęściej. Na przykład coś takiego. Czyli uderzam, najpierw jest uderzenie dwóch strun na raz. Cholera. Najpierw jest uderzenie dwóch strun na raz, a później kostkowanie tej struny najgrubszej u was w sześciostrunowych gitarach na piątym progu. Czyli dźwięk A i ton jest uderzany po prostu parę razy. Zacznijmy analizować akurat ten beat, że tak można powiedzieć, ten riff. Tutaj mamy trzy bardzo istotne rzeczy, które trzeba opanować. Pierwsza rzecz to jest uderzenie tych dwóch strun naraz, prawda? Żeby to zabrzmiało. I akurat w tym motywie uderzenie tych dwóch strun naraz jest nietłumione, nie ma palm mutingu, nie tłumię nadgarstkiem, po prostu wypuszczam te dźwięki. Jakby, jak to pierwsze uderzenie jest puszczone, akurat w tym wypadku, to jest akurat przykładowy pomysł. Ten dźwięk jest puszczony, zabieram rękę, a już to kostkowanie. To już jest ostro, można powiedzieć, tłumione nadgarstkiem, ponieważ jeśli bym nie tłumił nadgarstkiem, to w ogóle by wyszło w jakiś taki shit. Generalnie za dużo szumu. Brzmi podobnie, ale słychać, że jest za dużo tego szumu i ciężko wyłowić ten konkretny riff, czyli tą nutę pedałową, którą tu mamy. Tutaj jest ten, nie wiem czy jeszcze poruszyłem wszystkie. Aha, no przy tej nucie pedałowej, tym kostkowaniu oczywiście myślcie o magnesie. Piórko to jest magnes, struna też jest magnes. Żeby
żeby jak najbliżej było pióreczko struny. I to myślę, że to byłoby w zasadzie taka podstawowa rzecz. Ewentualnie jeszcze mogę podać parę takich motywów, które można byłoby spróbować przećwiczyć. Na przykład ważny byłby... Posłuchajcie. To ja mogę w ogóle zrobić osobną lekcję z różnymi przykładami bicia. W każdym razie widzicie, tutaj jest, łączymy, starałem się grać jak najwięcej tych motywów, gdzie uderzam dwie struny na raz, plus kostkowanie, jakby przyklejanie się struny do, czy to pedałowe, nota pedałowa. Tutaj używałem akurat jako tą pedałową nutę pustą strunę E, a pozostałe łapałem 5-7 lub tam 1-3-3-5. Czyli używamy nuty pedałowej, czyli przyczepienia się, jakby namagnesowania się piórka do struny i motywów, które tutaj sobie wymyślamy. To oczywiście tylko taki głupi przykład. Jakie są pytania, to piszcie. Piszcie, ludziska kochane, i postaram się wtedy sprostować moje niedociągnięcia. Pa, pa.